Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku najlepsze książki 2020 roku. Ja bardzo lubię te podsumowania. Ja lubię je nagrywać, lubię je oglądać. U mnie na kanale zobaczycie takie trzy podsumowania ubiegłego roku, czyli najlepsze książki ogólnie, najlepsze reportaże oraz rozczarowania 2020 roku. W tym zestawieniu dzisiejszym nie usłyszycie o reportażach, dlatego, bo było ich dość dużo i chciałabym poświęcić im osobny film, dlatego za kilka dni na kanale, jeśli to oglądacie, to za kilka dni i we wtorek zobaczycie najlepsze reportaże 2020 roku, bo po prostu ten gatunek, czyli literatura faktu, jest mi bardzo bliskim gatunkiem, więc chciałabym po prostu jakby na nim skupić się z osobna. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o 10 książkach, które mnie zmiotły z powierzchni ziemi, zauroczyły, zakochałam się w nich, stały się moimi ulubieńcami. Te tytuły będę pokazywała po prostu chronologicznie, jest ich 10, ale nie mam ich tak jakby pogrupowane od 1 do 10, dlatego po prostu by już mi serce pękło totalnie, gdybym jeszcze miała je grupować. Wybrałam je 10, więc to już było dla mnie wyzwanie, więc po prostu stwierdziłam, że chronologia w tym przypadku nie będzie dobrym pomysłem, więc polecę tak na chybił trafił. Pierwszą książką w tym zestawieniu jest Rdza Jakuba Małeckiego. Ja czytałam tą książkę na wakacjach końcem lipca, początkiem sierpnia. Było to moje pierwsze spotkanie z Jakubem Małeckim i bardzo, bardzo udanym spotkaniem. Tutaj Jakub Małecki pokazał swój kunszt pisarski, pokazał to w sposób mistrzowski. Ja tą książkę bardzo uwielbiam. Mamy tutaj realizm magiczny. Mamy Szymka, mamy Tośkę. Szymek ma 7 lat i pewnego dnia traci swoich rodziców. Mamy Tośkę, która jest babcią Szymka i która pewnego dnia ze swojego dzieciństwa zostaje tak wydarta i rzucona na głęboką wodę. Ona musi tego życia uczyć się na nowo. Losy tej dwójki splatają się. Mamy tutaj bohaterów jakby drugoplanowych, którzy mają związek z Tośką, z Szymkiem. Losy tych wszystkich bohaterów łączą się w sposób piękny. I tutaj każdy bohater i każde wydarzenie z życia tego człowieka ma ze sobą jakikolwiek związek. Tutaj nic nie jest potraktowane po macoszemu. Tutaj mamy takie momenty, że my musimy się rzeczywiście nad tym wszystkim zastanowić. Co autor miał na myśli? Dlaczego jednym zdaniem potrafi po prostu rozwalić czytelnika na łopatki? Dla mnie była to przegenialna książka. Nie mogła nie znaleźć się w tym zestawieniu najlepszych książek 2020 roku, bo ta książka pokazała mi, że w sposób bardzo prosty można naprawdę chwycić za serce, można czytelnikowi pokazać, że nie trzeba 500 stron, nie trzeba rozbudowanych zdań, żeby do czytelnika trafić. Jest to książka genialna. Ja Wam tę książkę z całego serca polecam. Ta książka będzie już zawsze dla mnie książką wyjątkową, bo od niej zaczęłam swoją przygodę z Małeckim i moja miłość trwa po dzień dzisiejszy i Rdza to jest coś, no, rewelacyjnego. Kolejną książką, którą bardzo polecam, jest to klasyk, czyli Wichrowe Wzgórza. Jest to klasyk, który w 2020 roku czytałam, który mnie bardzo mocno zachwycił. Nie mam tej książki u siebie, tak jak Rydzy, dlatego bo poleciłam dalej, po prostu pożyczyłam. Ja o tej książce nie będę mówić Wam zbyt wiele, nie będę zdradzała Wam fabuły, bo fajnie ją czytać bez znania opisu, jak wszystkie w sumie klasyki, na przykład w przypadku Jane Eyre, ja mogłabym opisu nie czytać i ona by mnie jeszcze mocniej zachwyciła, niż jakbym miała takie pewne spoilery w opisie. Więc tak, ten klasyk jest bardzo negatywnym klasykiem. Nie ma tutaj ani krzty pozytywnych emocji. Dlatego chyba ten klasyk tak bardzo, bardzo mnie zachwycił. Dlatego, bo ta książka jest nacechowana bardzo złymi emocjami. Mamy tutaj nienawiść, mamy tutaj pewne uprzedzenia. Mamy, wiecie, takie bardzo ciężkie, negatywne emocje. Ci bohaterowie są bardzo dobrze wykreowani. Ten taki klimat gotyku, no wszystko złożyło się na to, że ten klasyk stał się jednym z moich ulubionych klasyków. Bardzo mi się podobało i Wam ten klasyk bardzo polecam. Trzecią książką w tym zestawieniu jest książka Łowczyni. Ja o tej książce nagrywałam reading vloga. Ja już tam w tym vlogu mówiłam, że ta książka zapewne znajdzie się w najlepszych książkach 2020 roku. No i te moje słowa nie były rzucone na wiatr, bo rzeczywiście tak się stało. Ta książka jakby wrzuca nas w czasy II wojny światowej i tak
czasów troszeczkę po, czyli lata 50. Mamy tutaj trzech bohaterów. Mamy tych bohaterów genialnie wykreowanych, szczególnie Nina, która jest Rosjanką, która marzy, aby zostać pilotką. Ona jest taką kobietą z krwi i kości. Jest tak genialnie wykreowana, że my każdą jakby jej czynność przeżywamy całą sobą. No, to była książka dla mnie bardzo dobra i ona ma ponad 600 stron, ale dzięki temu, o jakiej tematyce ta książka jest, czyli II wojna światowa i co najważniejsze, jakby mam tutaj skupienie uwagi na zbrodniarzach wojennych, na jakby ściganiu ich i doprowadzeniu do tego, aby stanęli przed wymiarem sprawiedliwości. Więc było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bardzo mi się ta książka podobała. Do dnia dzisiejszego, jak o niej myślę, ja mam przed oczami całą akcję, całą fabułę, bo tak bardzo duże wrażenie na mnie wywarła. Bardzo tą książkę Wam polecam, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy ta łowczyni jest dla Was, to nie bójcie się tej książki, naprawdę się nie bójcie, bo ona jest bardzo wciągająca, pokazująca, że naprawdę nie trzeba bać się grubasków. Ta książka jest jakby dla dwóch grup osób. Jedna grupa to ta, która interesuje się II wojną światową, interesuje się właśnie takimi tematami jak zbrodniarze wojenni z bardzo dobrze wykreowanymi bohaterami. A po drugiej stronie mamy grupę ludzi, którzy kompletnie nie interesują się historią, no są z datami różnymi na bakier, ale lubią bardzo dobrze poprowadzoną fabułę, bardzo dobrze skonstruowane postacie kobiece przede wszystkim. Więc ta książka naprawdę jest dla każdego. I ja tą książkę Wam polecam. Kolejną książką jest Kryminał Jaskółki z Czarnobyla. Ja o tej książce również na kanale mówiłam. To jest jeden z najlepszych kryminałów, jakie udało mi się przeczytać w moim całym życiu, 24-letnim prawie. Mamy tutaj dwie linie czasowe. Mamy morderstwo w tym mieście duchów, czyli w Czarnobylu. Mamy takie powiązania, jeśli chodzi o policję, jeśli chodzi o władzę. Także tutaj naprawdę jest to wszystko tak fajnie poprowadzone, że my tutaj się kompletnie w tym nie nudzimy. Mamy świetne postaci, mamy taką fajną zagadkę kryminalną, my sami próbujemy ją jakby rozwiązywać. I mimo tego, że możemy się domyślać, kto stoi za tym wszystkim, to i tak zakończenie naprawdę nas mocno zaskakuje, bo naprawdę jesteśmy w tą akcję zaangażowani. I co jest dla mnie najlepsze w tej książce, to to, że akcja dzieje się właśnie w tym mieście duchów, w Czarnobylu, w Prypeci. Mamy tutaj wprowadzenie takich niuansików reporterskich. I to wszystko tworzy niepowtarzalny klimat. I ta książka jest moim ulubionym kryminałem. I ja tą książkę Wam z całego serca polecam. Nie zawiedziecie się. Oczywiście, że w tych najlepszych książkach 2020 roku, no nie mogło zabraknąć Tippi i ja. Mamy tutaj bliźniaczki syjamskie, 16-latki Tippi i Grace. One pokazują nam, że takie życiowe problemy, które dla nas mogą naprawdę okazywać się dużymi problemami, to dla tych dziewczyn tymi problemami nie są. One jakby uczą nas tolerancji, one uczą nas jakby właśnie obcowania z tymi problemami, radzenia sobie z nimi. Książka zrobiła na mnie mega duże wrażenie. Ta książka jest napisana w formie wiersza, ale nie bójcie się tej formy, bo ja jak usłyszałam, to też pewnie miałam takie: co? Serio? Wiersza? No jak można książkę w formie wiersza napisać? Jeszcze to jest literatura młodzieżowa, dziecięca, no jak? No niemniej jednak, no Sara Crossan zrobiła to w sposób, kurczę, mistrzowski. Tutaj każde zdanie ma sens i tak naprawdę na tych stronach nie ma za dużo tekstu, ale uwierzcie mi, że na przykład to wywoła w Was łzy. Będziecie płakać na tej książce, Wy się będziecie wzruszać, będziecie się uśmiechać. Ta książka jest po prostu genialną książką, uwierzcie mi, jest genialna. I ja jak będę za dużo jeszcze o niej mówić, to mogę się po prostu popłakać, więc ja o niej zbyt dużo Wam tutaj teraz nie będę mówić, po prostu Wam z całego serca ją polecam. Ja chyba każdemu z moich bliskich tą książkę podarowałam, więc to coś znaczy. Naprawdę, to jest książka, no, warta każdego czasu, każdych pieniążków, każdej uwagi. Jest to książka, no, genialna, tak jak wcześniej powiedziałam. W tym zestawieniu no nie mogło zabraknąć tutaj poza mną Bianki Okońskiej, jest to mój patronat, więc jeśli jest moim patronatem, no to siłą rzeczy musi być moim ulubieńcem. Czyli po prostu albo książką, która naprawdę bardzo mi się podobała. Mamy tutaj książkę, która nie jest książką dla każdego. Mamy tutaj terapeutkę, która zmaga się wciąż z takim toksycznym związkiem, z toksycznymi relacjami i
tutaj ta książka nacechowana jest właśnie taką toksycznością, takim radzeniem sobie właśnie z problemami z przeszłości, z tym bagażem doświadczeń, który ta terapeutka już uzbierała. Nie jest to książka dla każdego, dlatego, bo nie każdy przez nią przebrnie. Jest tutaj bardzo dużo takiego filozoficznego momentami tekstu. Ale ta książka, jak możecie zauważyć, ma tutaj bardzo dużo znaczników, bo mogłam w tej książce znaleźć cząstkę siebie. I osoby, które czytają tę książkę, właśnie piszą, że kurczę, ta książka jest o mnie. Matko, ja rzeczywiście miałam coś takiego. Dlaczego ja wcześniej się nie ogarnęłam? Ale no, wiecie, na czym polegają toksyczne relacje, na czym polega toksyczna miłość. Więc jeśli wiecie, co to jest i wiecie, z czym to się wiąże, to ta książka będzie dla was, albo jeśli to przeżywaliście, jeśli ktoś z waszych bliskich to przeżywa, to ta książka będzie dla was. Ale no, jeśli nie chcecie czytać o takich jakby negatywnych emocjach, o tym, jak ta terapeutka sobie z tym wszystkim radzi, to po tą książkę nie sięgajcie, bo możecie się męczyć. No niemniej jednak kocham tą książkę, po prostu. Chłopiec z latawcem, mamy tutaj lata 70., Afganistan i dwójkę przyjaciół, Amira i Hasana. Amir jest synem bogatego mężczyzny, natomiast Hasan jest synem służącego właśnie w domu Amira. Mamy tutaj książkę o przyjaźni, mamy tutaj książkę o kłamstwach, o zdradzie, o próbie naprawiania błędów, o nadziei, o spełnianiu marzeń. Ta książka jest bardzo dobrą książką, ale wiem, że nie spodoba się każdemu. Myślałam, że ta książka spodoba się wszystkim, ale nie. No nie, no nie każdy ma taki sam gust czytelniczy, wiadomo. No niemniej jednak ta książka wzruszyła mnie, wstrząsała mną i to zakończenie było dla mnie bardzo dobrym zakończeniem i po prostu tej książce dałam 5 gwiazdek, bo ja nie byłam w stanie dać mniej gwiazdek, mniejszej oceny jak 5. Ta książka naprawdę wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Ja tę książkę bardzo wam polecam. Ja o tej książce nagrywałam reading vloga. Ja czytałam tą książkę z polecenia Zuzy Zaksiążkowanej gdzieś na wiosnę, jak ta pandemia się zaczęła. Czytałam, przeżywałam. No ta książka jest świetna. W tym odcinku nie mogło zabraknąć błota Hilary Jordan. Mamy tutaj książkę nacechowaną rasizmem, uprzedzeniami. Mamy tutaj również miłość, mamy takie nadzieje na lepszą przyszłość, na lepsze życie. Ja, jak o tej książce myślę, to cały czas mam przed sobą takiego jednego negatywnego bohatera. Ja do tej pory, jak o nim myślę, to mi się tak pięści zaciskają i ale musicie przeczytać, żeby wiedzieć, o co mi chodzi. To książka, tak jak już wcześniej powiedziałam, o rasizmie, o tym, do czego prowadzą właśnie nietolerancja, uprzedzenia. Mamy tutaj czarnoskórych i osoby białe. Mamy tutaj farmę w delcie Mississippi. Mamy bohaterów, których się właśnie albo lubi, albo się nie lubi, ale jak się lubi, to się bardzo mocno im kibicuje, a jak się nie lubi, to się po prostu wręcz nienawidzi. Ta książka nie jest długa, ma ponad 340 stron, ale jest tak dobrze napisaną książką, bardzo dobrą powieścią, że nie można obok niej przejść obojętnie. Początkiem 2020 roku przeczytałam Berdo, Anny Cieślar. Był to debiut autorki. Bardzo sceptycznie podchodziłam do tej książki, no ale skoro ta książka pojawia się w tych najlepszych, to ta książka naprawdę jest najlepszym debiutem, jaki miałam okazję czytać. Mamy tutaj Berda, kłusownika, mamy jego synka, 6-latka. I oni mieszkają w takich dzikich Bieszczadach. Jest ich dwójka plus sąsiad. Berdo, tak jak już mówiłam, jest kłusownikiem, poluje na wilki, to jest jego poprasa. Natomiast jego synek jest bardzo wrażliwym chłopcem. On potrzebuje uwagi, potrzebuje miłości i on bardzo lubi te wilki. I pewnego dnia, jak widzi, jak ojciec zabija to zwierzę, to wszystko się w tym małym chłopcu zmienia. Mamy tutaj takie relacje ojca z synem, ale te relacje nie są jakby zdrowymi relacjami. Tutaj ta książka pokazuje, jak ciężko temu Berdzie okazuje się miłość, okazuje się jakiekolwiek uczucia pozytywne. Mamy tutaj Bieszczady i to jest dla mnie naprawdę mistrzowskie, że ta właśnie historia, taka bardzo szorstka, nacechowana takimi negatywami,
rzucona została właśnie w te Bieszczady, ale te takie dzikie Bieszczady, które nie zostały jeszcze naruszone przez człowieka. Ja miałam wrażenie, że ta natura żyje w tej książce i ona ma jakiś sens. I ta okładka, jak tu możecie zauważyć, no ona ma symboliczny wydźwięk. Trzy części tej książki, z której ona się składa, czyli wilki, Berdo z synkiem i ta natura. Jest to bardzo dobra książka, naprawdę bardzo dobra. I na koniec została mi moja ulubiona książka z literatury dziecięcej, jedna z ulubionych, bo trafiła też do tej kategorii książka typu ja oczywiście. Mam tutaj Między mną a czereśnią. Mam tutaj książkę o Mafaldzie. Mafalda jest dziewczynką, która traci wzrok. Ona uczy nas jakby zaprzyjaźnienia się ze strachem. Ta książka jest cienka, ale bardzo wzruszająca, bardzo pocieszna, dająca nadzieję. I szczególnie tę książkę polecam osobom, które mają wadę wzroku, które zmagają się właśnie z taką, a nie inną wadą, które bez okularów nie widzą. Uwierzcie mi, że jeśli tę książkę zaczniecie czytać, to złapiecie taką fajną więź z Mafaldą, będzie ona waszą taką przyjaciółką, bo ja tak właśnie miałam, ja mam wadę wzroku, w sensie została ona skorygowana przez soczewki fakijne, mam je wszczepione rok temu, rozpoczął i zakończył, więc ja okularów nosić nie muszę. Niemniej jednak wiem, co ta dziewczynka czuła. Ja rozumiem każdą osobę, która nosi okulary, która nosi soczewki, która ma wadę wzroku, która jeśli ściągnie te okulary, te soczewki, to ma wszystko tak rozmazane. Ja wszystkie osoby takie rozumiem, bo ja miałam wadę minus 9, więc wiem, co to znaczy. Ja bez okularów żyć nie mogłam, nie umiałam, nie potrafiłam. Więc ta książka jest właśnie dla takich osób, ale jest dla każdego. Naprawdę dla każdego, dla młodszego, dla starszego. Ale osoby, które właśnie mają wadę wzroku, jeszcze mocniej ją zrozumieją i jeszcze mocniej jakby znajdą cząstkę siebie w tej książce. Więc tak. Ta książka jest naprawdę cudna. I to tyle, jeśli chodzi o te moje najlepsze książki 2020 roku. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któryś z tych 10 tytułów przeze mnie tutaj polecanych. Możecie też napisać, czy wasza opinia o tym tytule różni się z moją. Chętnie poznam wasze komentarze. I jeśli macie ochotę, to napiszcie mi proszę wasze najlepsze książki 2020 roku. Może z tych książek sobie coś wybiorę na rok 2021. Pod filmem zamieszczam linki do tych książek. Są to linki afiliacyjne do taniej książki. Jeśli z tych linków skorzystacie i kupicie tę książkę albo jakąkolwiek inną książkę na taniej książce z tego właśnie linku, to ja otrzymam 5% prowizji z waszego zamówienia. Ta forma wsparcia dla mnie w żaden sposób was nie obciąża, nie zmienia ceny danego tytułu. Po prostu jest właśnie wsparciem od moich widzów dla mnie jako twórcy. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!